Ten garaż możecie kojarzyć już z jednego z moich poprzednich materiałów, właśnie z tym Huracanem w RWD Evo, z pakietem kutego karbonu, ale dzisiejszym bohaterem tego materiału jest Kamil ze swoją G-klasą G850. Lecimy na przejażdżkę po Warszawie. Samochód bardzo, bardzo ciekawy z tego względu, że tydzień temu jakoś pokazywałem wam Brabusa G800, a tu ma jeszcze więcej mocy. Merry Christmas! Tak to brzmi. O, robi robotę. Coś nie jest. Jak na perkusji byście grali. Jakbyście w werbel strzelali. Dobra, koniec tego, jedziemy. Poprzednia część filmu była dla tych, którzy pisali w komentarzach, że G-klasa nie ma żadnego dźwięku i chodzi jak traktor, no to troszkę... troszkę trzeba było doprecyzować, pokazać, dokładnie. Co sąsiedzi. O, fajnych sąsiadów masz. Bardzo fajnych. Ile wydałeś na taki, tuning? Drogi, nie drogi. To G-klasa sama w sobie to bania pewnie. No tak. Katalogowo. Tak. I co, z 300-400 tysięcy wydałeś na taki tuning? Dokładnie, tak. Między tam, no 340 powiedzmy. Okej. Okay. To jest cena... Ale to jest i tak bardzo, to jest ponad ćwierć bani, ale mimo wszystko to jest taniej niż na przykład no, w Brabusie ta modyfikacja wyszłaby na pewno dużo drożej. Tak, w Brabusie najdroższą częścią modyfikacji jest zmiana mocy. Tak, dlatego, że u nich to kosztuje ponad 100 tysięcy złotych, a tutaj mi wyszło to dużo taniej. A tutaj G-klasa, którą miałem przyjemność nagrywać. Z choinką z tyłu Waldek jedzie. Ja pierdzielę, jak to brzmi. On z choinką na dachu jedzie. Nie było, ja nie gazowałem do końca. Jedzie do domu. Do domu z choinką. To jest hit. Wpadliśmy jeszcze na chwilę na szybką kawę, a w międzyczasie opowiem wam, że partnerem grudniowej serii Royal Trip High Five jest STS, oficjalny sponsor reprezentacji Polski, który przygotował dla was bardzo fajną ofertę. Z kodem BUCZO30 macie 30 zł darmowego powitalnego bonusu oraz podwojenie pierwszej wpłaty do 1200 zł. Czyli wpłacając 300 zł, drugie tyle dostajecie na konto bonusowe. Bardzo łatwa sprawa i promocja jest ważna przez cały styczeń. Do końca stycznia wydłużyliśmy dla was specjalnie ofertę. Link macie oczywiście w opisie. No i warto już teraz skorzystać, no bo niebawem bardzo fajny mecz, na przykład Barcelona z Sevillą. I pamiętajcie, musicie mieć 18 lat, żeby z promocji skorzystać. Lecimy. Tą G-klasę możecie też kojarzyć oczywiście z materiału i Kamila też w zasadzie z materiału z Ukrainy. Planujemy już kolejny taki wyjazd. O, z tego miejsca możemy zaprosić właścicieli podobnych samochodów. Dokładnie. Bo planujemy w sumie coś podobnego na wiosnę. Na początku może spytam cię o tą firmę, bo to jest... Rzadko się słyszy o firmie Top Car w Polsce. No tak, dlatego że to jest firma z Rosji, z Moskwy. Bardzo dużo zrealizowanych właśnie tego typu G-klas. Popularni w Europie. Co mogę ci więcej o nich powiedzieć? Zarąbiste projekty robią. Karbon. Tylko i wyłącznie karbon. No to dużo tak jak, karbonu. To tak jak u mnie na filmach, to w jednym słowie można cały film skrócić. Dla ciekawostki, właściciel firmy Top Car ma największą na świecie kolekcję Pagani, z tego co wiadomo. Co ty gadasz? Musimy do Rosji pojechać. A one nie są w Rosji, one są w Europie, więc może... A, w Niemczech. Wiesz co, one są trochę w Niemczech, trochę są w Hiszpanii, w Marbelli. Ten pan nie będzie miał nic przeciwko naszej wizycie. A G-klasa ogólnie jest moim pierwszym projektem, dlatego że ja robię to sam. Jak robię sam? Mam po prostu pracowników, którzy to robią. No tak, ale projekt, pomysł to wszystko projekt, jakby... pomysł to jest... A zaangażowanie od ciebie pierwsze. Dokładnie wychodzi. Tak, więc to był ten pierwszy projekt, który zrobiłem. A samochód już jest sprzedany, robimy ostatni materiał, dlatego że już później nie będzie możliwości. Mówimy, gdzie jest sprzedany, czy nie? Słuchajcie, mówimy, jeżeli zgadniecie, do jakiego kraju jedzie G-klasa, podpowiemy może, że to jest poza Europą. Jak zgadniecie, to Kamil... Tak, organizuję wam przejażdżkę Lamborghini Huracanem, ewentualnie następną G-klasą, dlatego że zamówiłem ich chyba 3, z tego co dobrze pamiętam. A ja do tej puli dorzucam jeden ze swoich projektów w zasadzie, mój garaż też się powiększał. No i chcieliśmy wam pokazać ten samochód z zewnątrz, tak jak Kamil dobrze skwitowałeś, karbon. Jeszcze troszkę karbon. I tu karbon jeszcze. I jeszcze na dachu karbon. Właśnie, cały dach masz pełen karbon, lotka karbonowa, bardzo mi się podoba to logo Top Car, zobaczcie.
Tak to wygląda. Gdzieś się już widziałem. Ta kalotka. Gdzieś ją widziałem już, ale nie wiem gdzie. Kojarzę tego rekina. Zawsze podobała mi się G-klasa. Nigdy nią wcześniej nie jeździłem. Jestem bardzo zadowolony. To naprawdę bardzo fajny samochód. Zwłaszcza przy 850 koniach, które są teraz. Moje felgi, które tutaj, tak jak jest napisane tutaj na dole, limited edition 107. Tutaj macie napisane. I to jest felga, która została wyprodukowana przez Turismo, ale przez ciebie jakby tak zwana opatentowana. Dokładnie. Wszystkie elementy, które tutaj są zastosowane, są zrobione z karbonu. Jest poszerzona, o ile dobrze pamiętam, również 2 cm, całkowicie inny tylny zderzak. Wszystkie te elementy są zrobione z karbonu. Te, które są pod lakierem, to jest również karbon. Floty z karbonu, cały dach z karbonu. Karbonowy wydech, to nie jest top car, to jest sam to zrobiłem. Dokładki, te wloty, znaczy to są takie fake wloty. Z przodu cały zderzak jest również karbonowy, łącznie z ramką pod tablicę, znaczy z mocowaniem pod tablicę, ramka nie, ale mocowanie pod tablicę również jest karbonowe. Zobacz tutaj to na ciekawostkę, jak to jest wszystko wykonane. To jest wszystko zrobione z karbonu, skręcone z trzech części i maska również jest cała karbonowa. Próbujemy teraz włączyć światła, które są nad szybą. Są! Na dole w zderzaku również dodatkowe oświetlenie LED-owe, Top Car Design, to jest ten samochód. Można im jeździć w nocy. Wow! Zajebista opcja! Auto do jazdy w nocy. Ja na co dzień zajmuję się handlem samochodami, więc w obecnych czasach nie ma w ogóle samochodów. Na wszystko się czeka od pół roku do półtora, do dwóch. Na przykład na 911 Turbo S, które też chciałem zrobić całe, całkowicie w karbonie. Również z moim serdecznym kolegą z firmy Top Car Design. No niestety nie byłem w stanie znaleźć takiego samochodu nowego. Ten projekt, który jest na mojej G-klasie, który później Robert wam pokaże, to jest po prostu mój projekt, który jest niepowtarzalny. Jedna z siedmiu na świecie. To jest rzeczywista informacja. I jedzie daleko. Nie będziemy o wszystkich biznesach swoich opowiadać, chyba że chcesz, ale chciałem wszystko być na aktualnym. Myślę, że to nie ma sensu. No po prostu ja... Teraz tuningujesz V-klasy. Tuninguję samochody. I sprintery, Mercedesy V-klasy, sprintery to jest moja główna część mojego biznesu. Pamiętam, że przy okazji nagrywania materiału z Huracanem opowiadaliśmy o twojej przeszłości motoryzacyjnej, tak, która nam się wycięła. To znaczy nie wiem czemu nie ma tej części materiału z GoPro, dlatego teraz powtórzmy, bo to jest mega ciekawe, że to nie jest twój pierwszy superkar. Twoim pierwszym superkarem było Gallardo białe. I to było bardzo dawno temu. Prawie w twoim wieku. Wtedy mieszkałem w Hiszpanii, dlatego że ja ogólnie nie jestem przywiązany do miejsca, w którym mieszkam i bardzo często zmieniam to miejsce zamieszkania, żeby było jeszcze ciekawiej, to kontroluję tą swoją pracę nie będąc tam i po prostu akurat wtedy 7 miesięcy mieszkałem w Hiszpanii. Jeździłem sobie tym Lambo, Cabrio, było fajnie. 7 miesięcy tam mieszkałem, później w Niemczech, również tym samochodem troszkę pojeździłem. Sprzedałem, bo również na nim nie straciłem. Warto też zaznaczyć to, co też wycięło się z tamtego materiału, że jesteś mega, mega mocnym kolekcjonerem wiz i paszportowcem. Odwiedziłeś 130 kilka krajów, dobrze pamiętam? 123. Okej, fajna liczba. Tak, 123, podatkowa, ale to ja byłem praktycznie wszędzie w Azji, w Europie, w każdym kraju oprócz jednego, więc zostaje mi... W Europie? W każdym? Tak, oprócz Islandii, do której chcę pojechać ze swoimi znajomymi jako ostatni kraj, którym będę, bo no nie zabiorę ich tam gdzieś do Nigerii na przykład, bo nie zechcą jechać. Chociaż ty byś pojechał, ty też jesteś podróżnik. Pojechałbym. Na Islandii byłem chyba 5-6 razy, polecam, ale powiedziałeś, że jako ostatniego, czyli masz plan, żeby wszystkie kraje tak, na dokładnie. To plan taki mam już od bardzo dawna, od nie wiem, 23-24 lata miałem, wpadłem na taki pomysł, że chciałbym po prostu to kiedyś zrobić. No idzie mi teraz troszkę trudniej, tak jak powiedziałem wcześniej, przez pandemię, dlatego że te kraje są po prostu pozamykane i nie da się do nich pojechać. No tak, ale masz 34 lata i odwiedziłeś już większość. Tak, 70%. Więc pełen luz.
Myślę, że możesz być spokojny. Nie, no myślę, że zdążę jeszcze to wszystko zrobić w swoim życiu. To nie tak, że po prostu przylecieć na lotnisko, zobaczyć ten kraj i zobaczyć lotnisko. Pomieszkać, spróbować jedzenia, zobaczyć kulturę, która tam jest. No jeżdżę w bardzo ekstremalne wycieczki, na przykład, nie wiem, 8 miesięcy samochodem przez wszystkie kraje byłego Związku Radzieckiego do jeziora Bajkał. 8 miesięcy mi to zajęło, 8 miesięcy spania w samochodzie. Wróciłem na 2 tygodnie do domu i po 2 tygodniach pojechałem do Afryki, dojechałem do Wybrzeża Kości Słoniowej. No i tam niestety mój Land Rover Defender skończył żywot. Z moją dziewczyną jeździliśmy motocyklem do Afryki. 3 miesiące bardzo, bardzo ekstremalnej wycieczki. Różnymi nieciekawymi przygodami z tym, że do nas strzelali tam z długiej broni na granicy i takie tam atrakcje. No, lubię podróżować, lubię ekstremalne podróże. Moi znajomi często się obawiają o mnie, o moje pomysły i o moje życie i jak to się skończy. No, dojechaliśmy do granicy z Nigerią, zaczęła się pandemia. Wróciliśmy. Dziewczyna mówi, że już więcej nie jedzie. Więc będę musiał pojechać sam. Albo z tobą. O, ja chętnie bym przypisał. Ale to byłby content w ogóle. Teraz w styczniu, opowiadałem się już o tym, wam też mogę opowiedzieć, że w styczniu, w połowie stycznia jadę na wyjazd dookoła Bałtyku, na Nordkap. 9000 km po krajach skandynawskich. Bardzo też mocnym, zarąbistym, ciekawym samochodem, który wam się na pewno podoba. I ten wyjazd będzie ekstremalny. Na pewno będziecie z zaciekawieniem oglądali te filmy, bo mam dla was kilka przygotowanych zarąbistych filmów. To jest część mojego życia też, taka prywatna. Ja myślę, że przez nasze pasje, które mamy podobne, nawiązała się między nami jakaś lepsza znajomość. Mamy podobne te pasje, motoryzacja, podróże i tak dalej. Czasem jedzenie, ale ja jestem jedzenie. Taki w stosunku do ciebie. Tak, jestem na punkcie jedzenia też, zresztą jak widać. Afryka jest co innego, jak polecieć do Kenii na wakacje. No na przykład widziałeś w Somalii, żeby zwiedzić Somalię, potrzebowałem tam 9 ochroniarzy, czy iluś tam? 9 ochroniarzy z długą bronią, samochodu kuloodpornego i tak dalej. Nie? To jest grubo. Historie są naprawdę grube, związane z twoimi podróżami i w ogóle mógłby osobny materiał o tym powstać, ale na pewno nawiążemy jeszcze do tego w kolejnych naszych wspólnych materiałach. Myślę, czy wyjazd na Ukrainę, czy nie, jeszcze nie jedna okazja będzie do tego, żeby podzielić się z wami ciekawymi historiami Kamila. No i jak G-klasa Kamila robi robotę, no to do duetu mamy też drugą. G850 i Brabus G800 z choinką na dachu. Jest robota. Robimy szum na mieście. Co to był za wyścig uliczny, Kamil? Nie pierwszy, nie ostatni raz się widzieliśmy przed kamerą, ale bardzo ci dziękuję za cały spędzony dzień. Ja ci również dziękuję. Ale ja tobie bardziej. Ale ja ci bardziej chciałem podziękować, dlatego tak ci wchodzę w słowo, bo naprawdę to był fajny ten wieczór, dzień. Fajny wieczór, fajna G-klasa w Top Car. Fajny poranek, śniadanko, fajna kawa, fajny obiad, wszystko fajne. Bardzo wam dziękujemy za oglądanie. Pamiętajcie o naszych Instagramach, to po pierwsze 7pl Buczo, ale również o tym, żeby subskrybować program High Five. Do następnego, trzymajcie się i cześć, do jutra.